Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku spędzimy noc w szklanym iglu na kole podbiegunowym. I nie będę sama, będę z moją przyjaciółką, która jeszcze nie ma zielonego pojęcia, gdzie śpi. Olca zarezerwowała nam nocleg w szklanym iglu. Ale nie pokażę ci go jeszcze, dopiero zobaczysz go na żywo. Taki glamping. No, super. To jak będzie zorza? No. Ojejku, to dookoła. Cudo. Cieszę się, że się nie dowiaduję przed wyjazdem, co będziemy dokładnie robić i gdzie będziemy. Bardziej wolę mieć niespodziankę. No cieszę się, że nie w namiocie, bo to też była opcja. Ale dobrze, że tobie to pasuje, że ty wiesz, na co się szykujesz, bo inaczej nie mogłam sobie na to pozwolić. A tak, no to super. Plan działania jest taki. Dzisiaj mamy dwie wycieczki. Zaczynamy od fiordów, reniferów, tutejszych terenów, a następnie wieczorem idziemy na polowanie na zorze. I to jest moje ogromne marzenie. W sumie to już jest moje trzecie podejście i z każdym kolejnym rokiem idę coraz wyżej, bo jeszcze mi się nie udało, więc mam nadzieję, że tym razem mi się uda, bo w końcu jestem w stolicy Zorzy Polarnej. No, ale zobaczymy. Śpimy w normalnym hotelu i dopiero jutro jedziemy do naszego noclegu. Ale zanim pojedziemy, musimy zrobić, wiecie, zakupy spożywcze, bo okazało się, że tam nie ma ani żadnego sklepu, ani restauracji. Jesteśmy na takim totalnym pustkowiu. Mamy już dzień naszego noclegu i właśnie jesteśmy na zakupach, bo przypominam, że nie ma tam żadnego sklepu, restauracji, nic. Instrukcja jest, żeby obkupić się porządnie, bo inaczej będziemy głodować. Także robimy tour po supermarkecie i lecimy na autobus, bo też tylko 3 na dzień są, którymi możemy dojechać do tej wioski. Więc zapowiada się dobrze. Zaczynamy naszą podróż z przygodą. Oczywiście wysiadłyśmy na złym przystanku, bo miałyśmy przesiadkę i przez to, że wysiadłyśmy na złym, to już nie zdążymy na ten jeden z trzech autobusów dzisiejszych. Także jedziemy sobie Uberkiem. Ale to było takie, słuchajcie, dziwne. Czemu my jedziemy tak długo? W sumie miałyśmy tylko 4 przystanki. A Wika, że o, jak my krótko jedziemy, 15 minut miałyśmy jechać, więc na pewno jeszcze na spokojnie. Więc no bo takie piękne widoki były po drodze, że się zajęłyśmy widokami. Jeszcze sobie nagrywałyśmy, jak pięknie! Także czekamy na Ubera i jedziemy sobie Uberkiem. Jest dobrze. Słuchajcie, tutaj mamy przystanek autobusowy i odkryłyśmy, że tutaj są skrzynki pocztowe wszystkich mieszkańców w jednym miejscu, więc to jest taki zalążek ich paczkomatów, w sensie naszego paczkomatu, bo listonosz idzie w jedno miejsce, nie musi po każdym domu chodzić. Tylko takie mini, że paczka się w sumie nie zmieści, więc to tylko poczta. No, ale jest dobrze. Jedzie panoczek, jedzie. Dojechałyśmy na miejsce, jeszcze nie widzimy naszego noclegu, ale zobaczcie, jaki mamy widok za nami. Mamy tutaj komitet powitalny na samym starcie, zobaczcie. Spójrzcie, krówki. Dzień dobry. Cześć. Czy witasz nas tak jak wcześniej? Ojejku, ale super. Jezu, jak to w ogóle wygląda, jakbyśmy były w Szwajcarii teraz. Na pewno tam mamy dzikie renifery. Widzicie, pasą się tutaj pięknie. A tutaj czekają kolejni goście, a raczej my jesteśmy gośćmi, więc kolejny komitet powitalny, konie. Ej, nienormalnie ten widok jest taki piękny. To jest cudowne. Zostajemy na dłużej. Nie wracamy do Polski. No po co? Pa, do zobaczenia, krówki. A, odezwały się! Jeszcze konie mamy, ale to później. Nie, to tak nie działa. Ej, ona się bawi ze mną, jak tylko daje telefon w drugą stronę, to zaczyna muczeć. O, tutaj znajduje się nasze iglo. Aciola, później przyjdziemy do nich. Droga tutaj nie jest łatwa. I w ogóle znalezienie tego nie jest łatwe, ale miałyśmy atrakcję po drodze, więc już widzimy nasze spanko. O, jest. Idziemy, ale zobaczcie, że niebo jest całkiem ładne, więc mamy szansę na zorzę, bo oczywiście wczoraj jej nie zobaczyłyśmy. Ale no, oglądałyśmy się chmur, było super. Pan cały czas się zatrzymywał i mówił, patrzcie, tu jest miejsce bez chmur, a tu są chmury.
I tyle. I to nas kosztowało 1000 zł. Ale tu jest nasze iglo. Tylko jeszcze nie ogarniamy za bardzo, jak tam wejść, bo instrukcja była bardzo długa, więc pewnie teraz będziemy szukały jakiegoś kluczyka czy czegoś. Ale tu jakby domek i kopuła. Tak. Zobacz, tu mamy huśtawkę na poranną kawkę. I patrzcie, jaki tu mamy strumyczek, taki piękny. I jakie czyste niebo, jak dzisiaj nie zobaczymy zorzy, to się popłacze. To już oznacza, że to jest w ogóle na mnie przeznaczone. Gdzie jest wejście? Czy to jest otwarte? O, no. Jak ci się podoba? I ten kominek, jeszcze fajny, bo taki w starym stylu. No tu będziemy musiały nagrzać w piecu, żeby wytrzymać noc, bo w sumie ta kopuła, patrzcie. Ale jest tu ciepło. Jest ciepło, ale w nocy może być chłodniej. Zobaczcie, jaki mamy widok tutaj z łóżka, bo tutaj mamy tylko sypialnię. Mamy szklany cały dach i zobacz, jakie czyste niebo na nim jest. O! Niech tak zostanie. I tutaj mamy taki widok. Ej, i krzesełka. Tu chyba będzie zachód i widzicie te góry. Jezu, trzeba znaleźć jacuzzi. No. Chcę zobaczyć, z jakim widokiem. A no tak, bo wam jeszcze chyba nie mówiłam, że mamy tutaj jacuzzi wykupione, ale to, jak widzicie, jest tylko nasza sypialnia. To jest tylko jedno pomieszczenie. Ja w ogóle myślałam, że ta kopuła to jest cały nasz domek, a potem się okazało, że to jest tylko sypialnia, więc idziemy jeszcze zrobić room tour salonu, łazienki i kuchni. Idziemy dalej zwiedzać z naszej kopuły. Trzeba zamknąć drzwi, bo jest tam dosyć chłodno, więc musimy szybko napalić się w piecyku. Ale wchodzimy do salonu. Salon jest już zamknięty, więc trzeba znaleźć gdzieś klucze. Ogarniam instrukcję i lecimy dalej z oglądaniem naszego terenu. Ale ja się tak nie mogę napatrzeć na nasze widoki. Tutaj po prostu to jest takie sierskie miejsce. Jak my tu jechałyśmy 20 minut tą taksówką, to tylko o, ale tu ładnie, co nie? A szkoda zostawać na tak krótko. No. Czy tu się tak da wejść? O! Ola! 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 Tu jesteś! Chyba ogarnęłam. Chodź. No, cieplutko, super. Nie wiem, co to jest za pomieszczenie w sumie. To jest jakiś taki salon. Tu macie farelkę, grzejniczek. Tu mamy na pewno kuchnię. Czyli tutaj będziemy gotować sobie. O, lodówka. No, no to już w ogóle elegancko. Tu możemy sobie jeść z widoczkiem pięknym oczywiście, bo tutaj wszędzie sprzedajemy widok. Kolejna kanapa do leżenia, szafa porządna, czyli tutaj się rozkładamy. O, antresolę mamy jeszcze. No i tu można sobie posiedzieć. Z herbatką. Na razie jednym z głównych problemów, chyba tych drzwi się nie da otworzyć, że w tej kopule jest dużo chłodniej, więc jak nie napalimy tam, to chyba będzie ciężko nam przeżyć tam noc. Ale wchodzimy teraz jeszcze do łazienki oczywiście. Z widokiem też. No łazienka jest mała, ale ładna w sumie. Ładna. Tutaj mamy nasz kibelek, a tu mamy od razu nasz prysznic. Ponoć tak co pół godziny się nagrzewa woda w prysznicu. Jedna się myje, pół godziny druga się myje. Tutaj jak będziemy się myć z takim widokiem, mam nadzieję, że nikt tu nie będzie stał. To jak będzie pilnować, to będzie się myła. No idealnie, widzicie, to jest prysznic i sobie tutaj dosłownie stoicie i o, elegancko, podziwiamy widoczki. Jezu, widzicie te góry ze śniegiem, ja jestem zakochana w nich. Cudownie. Ale niepokoi mnie to, że nie widziałam nigdzie jacuzzi. Na zdjęciach chyba było gdzieś tu. Ja nie widziałam. Na razie wygląda tutaj pięknie. Mi się wydaje, że ja chyba bardziej polubię tą część, gdzie jest tak cieplej. Bo tam dosyć zmarzam, jest bardzo zimno. Ale idziemy jeszcze po zakupy, rozłożyć się i w poszukiwania naszego jacuzzi. Jeszcze z jednej strony tych domków nie byłyśmy, więc jest szansa, że tam. Jest! O, ciepłe! Ciepłe, ale jak to otworzyć, to nie wiem. Myślę, że możemy się tym później zająć. Na razie się rozłóżmy po prostu. Tak. Tak. Tam chcę wypić sobie herbatkę. Tutaj też na górze muszę wypić herbatkę. Widzicie, jakie mamy plany na dzisiaj? Trzeba jeszcze skorzystać z jacuzzi i polowanie na zorze. Ej, ja naprawdę dawno nie byłam tak optymistyczna patrząc na to niebo. To już będzie w ogóle takie spełnienie tego wyjazdu.
No to jest nasze must have. Już ja już trzeci raz poluję, ty drugi. Ja mogę powiedzieć do 3 razy sztuka, ty niekoniecznie. No ja już mam do 3 razy sztuka. Chociaż nie, jeszcze możesz, chyba że dzisiaj się nie stawi. To już. Ale stawi. To już mam 2 opcje wtedy tylko. Albo będę miała to w nosie, już nigdy nie wrócę na północ, albo muszę zamieszkać na północy przez miesiąc, żeby zobaczyć zorza. O, cudo! No to ja z tobą mogę. Następnym razem jeszcze weźmiemy planszówki, bo ja tu jeszcze bym chciała sobie pograć. A tu coś powinno być, zaraz będziemy szukać. I jeszcze mamy guest house'a, czyli jakąś taką wspólną przestrzeń, to ta czerwona sedoła chyba na wstępie, to możemy pójść zobaczyć, jak to wygląda. Naszą drugą misją w tym domku jest zrobienie obiadu. Ja jestem już też taka głodna. Trzeba coś tutaj ogarnąć. Dobrze, że zrobiłyśmy te zakupy, bo inaczej musiałybyśmy jeść trawę. Faktycznie jak po drodze jechałyśmy, to nic tutaj nie było. Myśleliśmy, że wiecie, może trochę przesadzają, że gdzieś jakiś taki sklepik będzie albo cokolwiek, ale dosłownie nic nie było. W sumie to sprawdzę teraz na Uber Eats, czy coś nam dowozi. Oj, jest jak to pięknie! Ale kurczę, powiem ci, że chyba tutaj będziemy więcej siedzieć niż tej kopule, ale zobaczymy. Trochę tu, trochę tam. Proszę bardzo, pożywne jedzenie. Tutaj pesto, pomidorki, łosoś dla Oli, dla mnie awokado i pesto. Czyli... Oba. Mamy teraz kolejną misję, zjadliśmy obiad, więc czas rozpalić w naszym domu. Elegancko, jest kora. Oni tak przyszykowali, jak powinno być zapewne, więc ja ją ufam, że jest dobrze. Czy jesteśmy takimi profesjonalistkami, że uda nam się za pierwszym razem? No w domu. Chciałyśmy pójść eksplorować otoczenie, ale wszystkie zwierzęta są już schowane i jest tak zimno. Ale spoko, jutro drugie podejście. Tak, z rana będziemy ogarniać. Teraz czekamy i modlimy się, żeby zadziałało. Nie, ale jak się robi ciemno, to mi się wydaje, że się robi tak creepy. Ale tu będzie ciemno-ciemno. Tu będzie ciemno-ciemno, tu będzie mega ciemno. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że misja zakończona sukcesem. Mamy ogień, ale nie jest na razie cieplej. Są kocyki. Są kocyki, będziemy marznąć, ale będzie ładnie. No. Ważne, że ładnie. To jest życie, ważne, że ładnie. Mamy kolejny problem w domu, a mianowicie ten prysznic nie jest za ciepły. Próbowałam właśnie się umyć, pojedziemy teraz do jacuzzi i niestety woda dosyć zimna i mamy tylko jeszcze taką deszczownicę, więc jest ciężko to ogarnąć, żeby się jakkolwiek wykąpać. Powiem wam, że nie jest łatwo ogarnąć to jacuzzi. Jest tak zimno. Wybrałyśmy się tutaj już w strojach kąpielowych, żeby to ogarnąć, a strasznie ciężko się to ściąga, ale Ola daje radę, dawaj Ola, szybko, szybko. Ja nie wiem, czy my dzisiaj wejdziemy i czy wrócimy zdrowe. Jak widać, udało nam się wejść do tego jacuzzi, ale to nie było. Byłam bohaterem tej sytuacji, ale nie wiem, czy mnie to zadowala. Ej, to nawet widać, jak tu paruje ta woda. Ale no przynajmniej jest ciepło, jakby jeszcze była zimna tutaj, jakbyśmy się do niej dostały, ja bym zwariowała. Nie, to już koniec. Także misja, powiedzmy, że zakończona sukcesem. Wyzwanie nie było łatwe, Ola dzielnie walczyła, ale udało jej się, że jak jest zimno, czy wy widzicie tą parę, jak ten wiatr to leci, to taki mróz arktyczny. Jeżeli mówiłyśmy wam, że wejście było ciężkie, to wejście było jeszcze cięższe. Ale dobrze, jeszcze chwilę. Tak, piecyku się pali na szczęście. Widziałyśmy już na mapach, że zorza idzie w naszym kierunku, a w sumie już powinna być na naszym niebie, więc ogarniamy herbatki, ogarniamy kolację i idziemy z powrotem do naszej kopuły, gasimy światło i będziemy polować z Olą teraz na zorze. Jest trochę chmur na tym niebie, ale mamy nadzieję, że tym razem nam się uda. No i zobaczymy. Niby ponoć najlepsza zorza jest zawsze po północy, więc trochę czekanie nas czeka, ale to nic. My będziemy przygotowane. Zrobimy sobie najwyżej jakąś drzemkę, obejrzymy film. Będzie dobrze, prawda Ola? Ha? Prawda?
co? Będzie dobrze. No jasne. W ogóle mamy taką śmieszną toaletę, nie pokazywałyśmy wam, ale słuchajcie, tu się daje takie worki, to jakby spada w dół i to się pali. Nie wiem jak, ale to się pali. Nie ogarniam, ale taka śmieszna jest ta toaleta. W ogóle wczoraj byłyśmy też na tym turze łapania zorzy polarnej i nigdy jakby to nie jest pewne, czy zapiecie, czy nie, bo to jest natura, to jest pogoda, to się wszystko dynamicznie zmienia, ale miałyśmy takiego słabego przewodnika, słuchajcie, że to jest niesamowite, dlatego, że wczorajszy dzień zaczęłyśmy po prostu z najlepszym przewodnikiem, jaki mógłby być na innej wycieczce. Byliśmy takie zadowolone, miałyśmy wydłużoną wycieczkę, bo po prostu byłyśmy przeszczęśliwe, a potem na tą zorzę polarną trafił nam się niefajny pan. Miałyśmy angielską wycieczkę, a mówił po hiszpańsku, cały czas nic nie rozumiałyśmy i w końcu nic też nie zobaczyłyśmy, bo za bardzo mu nie zależało i tak naprawdę kręciłyśmy się cały czas w kółko, co nie ma to sensu przy zorzy, no ale mamy nadzieję, że dzisiaj to nadrobimy i że same jakby ją złapiemy. Jak już mówiłam, jest to już moje trzecie polowanie, byłam już w Finlandii, Szwecji, teraz jestem w Norwegii, co roku jestem coraz wyżej, więc szanse powinny być większe, ale jak widać, to marzenie jeszcze czeka, aż się mu spełni chyba. Jeszcze nie chcę być spełniona, więc nie wiem, może mam po prostu wracać na tę północ i wracać na dłużej, więc zobaczymy. Będę się zastanawiała po tej nocy, co zrobić dalej, żeby je spełnić, ale mam nadzieję, że jednak się spełni dzisiaj. Mamy takie przeczucie, że może to jest to. Takie niebo jest już jasne, chociaż są te chmury, ale tak wydaje się, jakby się coś tam działo. Już trochę tu posiedziałyśmy i widzimy kilka minusów. Ja przed chwilą spadłam z 2 stopni, bo nie ma nigdzie na zewnątrz światła. Jak siedziałyśmy w jacuzzi, to też było ciemno, a wystarczyłoby dać jakieś lampki na zewnątrz, zrobić taki klimacik, a siedziałyśmy z latarką w telefonie. A teraz jak szłam z jednego domku do drugiego, to też 2 razy spadłam, jeszcze herbatę gorąco na siebie wylałam. O nie, to nie wiedziałam. No, mam tu zdrapaną nogę całą, bo też nic nie widać. A jeszcze musimy chodzić naokoło, bo te drzwi bliższe są zamknięte, też nie wiemy, o co chodzi, więc... Ale jest i tak pięknie. Zobaczcie, jakie sobie klimaciki tutaj robimy. Elegancko. Ola się tutaj rozłożyła. Kolacja Oli. Kolacja moja. Herbaty. I pełno kocyków i przy kominku. Ja musimy zaraz zdecydować, co będziemy oglądać. Tak, mamy oczywiście ochotę na... oprócz zorzy. Mamy ochotę na jakiś świąteczny vibe, jak widać. No, ale się rozkulało. 2 minuty już. Dzień dobry kochani, miałyśmy taką ciężką noc, bo cały czas polatowałyśmy na zorze, jakby ta zorza była, ale niestety cały czas było zachmurzone niebo i dosłownie przez chwilę był taki kawałek, gdzie było czyste niebo, więc coś tam widziałyśmy, ale jak widzicie tutaj po zdjęciach było to słabe, więc uznałyśmy, że co godzinę będziemy się budzić i sprawdzać, czy to niebo jest czystsze i czy mamy większe szanse. Także dosłownie co godzinę miałyśmy budzik. Jeszcze spałyśmy na ziemi przy tym kominku, przy tej kozie, bo było tam ciepło. No masakra, to była masakra. Jesteśmy niewyspane, w sensie Ola jeszcze śpi, ja już wstałam, bo za 3 godziny mamy wymeldowanie, więc musimy tutaj wszystko jeszcze poogarniać. Ale jeszcze na dodatek dosłownie całą noc lał deszcz i to było takie głośne, ale nie licząc tych pobudek i wiecie, tego polowania i być ciągle w takim jakby alarmie, to bardzo przyjemnie się spało. Potem już zgasła nam koza, już nie wiem, o 4 nad ranem nikomu się nie chciało dokładać tego drewna, więc zgasła nam koza, ale w łóżeczku było ciepło. Teraz czas się ogarnąć, zrobić jakieś śniadanko i to posprzątać i wychodzimy stąd. Patrzcie, jakie w ogóle wyglądam. Kolejna misja, umyć głowę tym. Kurczę, no to jest wszystko zimne. O, jakaś ciepła woda leci. Dobra, to ja szybko idę myć włosy. Żartowałam z tą ciepłą wodą, ona była tylko dosłownie chyba przez sekundę. Ale udało się, mam ogarnięte włosy. Jestem ciekawa, jak ona sobie tutaj poradzi. Jemy sobie teraz szybko śniadanie i idziemy jeszcze eksplorować cały teren. Mamy jeszcze jeden domek, którego nie zobaczyłyśmy. No i renifery. I konie widzę, że tam się odzywają, a raczej słyszę w tle. Nie słyszałeś takiego... Pięknie to pokazałaś. Jakże się zbieramy? Póki nie leje. To jest nasza jedyna możliwość teraz.
To jest nasz guest house. W sumie jestem ciekawa, czy mają tam jakąś herbatę, kawę i tak dalej. Ale tak strasznie chcę z miodem. Ja się tylko wczoraj obawiałam, żebyśmy przypadkiem nie weszły do jakiegoś randomowego domu, bo nie byłyśmy pewne, czy to jest ten guest house, ale chyba tak. Dawaj, Ola, ty pierwsza. Najwyżej ciebie zgarnę. Creepy trochę. Ej, ale to jest fajny klimat taki, sens, nie? Te siłeczki patrzące na nas. Nie chciałam ich, ale fajnie, że tak sobie wchodzimy i wszystkich pracowników tu poznamy. No. A całkiem sporo ich wczoraj chodziło, jak byłyśmy w jacuzzi. Obok nas do konia. Prawie się znamy. Do konia. Słyszę polski. Polacy. Polacy, co są. Bardzo dużo mieście z Polaków, bardzo dużo. Ale super. Tutaj mamy taki salonik do chillowania, ale jest tu sporo osób jeszcze. W sumie myślałam, że tak naprawdę jest tutaj tylko do wynajęcia to iglo, ale jak widać są jeszcze pokoje na górze. Jak widzieliście i słyszeliście, Polo nie spotkałyśmy, pogadałyśmy sobie, wymieniłyśmy się doświadczeniami, ale chyba nie zobaczymy już reniferów i krów. Dostaliśmy info, że w sumie chyba ich nie ma. Pustki. Tak, pustki. Niestety przez pogodę chyba wszystko jest schowane. Także co, zbieramy się. Jak ci się, Ola, podobało? Super.